Witajcie, oto bardzo interesująca lampa stołowa, mianowicie Aloka Kok Hank Balance, która ma kształt elipsy. Zapraszam do szybkiego testu tego sprzętu na kanale Komputronika. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nastrojowe wnętrze musi mieć ładnie wyglądające, a zarazem stanowane światła. Z pewnością testowana lampa w każdym pomieszczeniu stworzy fajne otoczenie no i też stanowi swojego rodzaju ozdobę, nawet kiedy będzie zgaszona. Możemy zauważyć, że to urządzenie ma kształt elipsy i zostało wykończone przy użyciu bukowego drewna. Z tyłu podstawy znajduje się wystający przewód w kolorze białym, korzystający ze złącza USB który służy podłączeniu tego sprzętu do prądu. Samo użytkowanie tej lampy okazało się być bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie ma tutaj żadnego przycisku czy też suwaka pozwalającego na włączenie światła. Sterowanie odbywa się na podstawie kulek, które umieszczone są na czerwonym sznurku i mają w sobie zamontowane magnesy. Na górze można powiedzieć, że jedna z kulek zawsze zwisa bezwładnie, natomiast aby włączyć światło musimy kulkę z dołu Żyć do górnej, i wtedy testowane urządzenie zaczyna pracować. W sytuacji, kiedy światło jest aktywne, zobaczymy, że obie kule przyciągają się, a to oczywiście wynika z faktu, że mają na pokładzie magnesy. Uważam, że takie rozwiązanie robi naprawdę fajne widowisko, zwłaszcza, że taśma zawierająca diody znajduje się we wnętrzu elipsy. Możemy tutaj uzyskać światło w kolorze białym o temperaturze wynoszącej 2700 Kelvinów, a to oznacza, że generowane światło będzie takie ciepłe, a przy tym nastrojowe. Na dziś to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę, i tymczasem do zobaczenia.